I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix Wróżenie z Fusów. Bardzo krótka audycja, 10-minutowa od CryptoCrew. Bardzo szybko będziemy tłumaczyć. Tutaj w tej audycji zastanawia się CryptoCrew, czy ta formacja, o której mówiliśmy, flaga, która tu się otworzyła i wyjście z tej pozycji i to, co zrobił Elon Musk, nadal jest tą rzeczą, którą obserwujemy na wykresie. Zobaczmy, jak to wytłumaczy nam CryptoCrew. 1 week ago, we showed you this textbook bull flag. We simply said, if Bitcoin breaks out of this bull flag with confirmation... Tydzień temu mówiliśmy o tym wykresie, że jeżeli będziemy mieć wyjście z potwierdzeniem z tej byczej flagi, Bitcoin może dojść do ceny... Our price target would be $55,000. $55,000. But did Elon Musk completely ruin this bull flag by putting Bitcoin in his bio? Ale czy Elon Musk zniszczył ten wykres, dodając oczywiście Bitcoina w swoje bio? That's what we're gonna explore today, because the o tym będziemy oczywiście mówić dzisiaj. I mieliśmy tutaj książkową wersję tej byczej flagi. Mamy dotknięcie na górnej linii trendu, na tej dolnej od tej flagi, można powiedzieć. I też oczywiście wyjście, potwierdzenie na tej ostatniej świecy. Just yesterday. We had that. Now, mieliśmy potwierdzenie wczoraj na tej dziennej świecy. Now, we showed you this chart on the 12 hour. Pokazywaliśmy wam ten wykres na 12-godzinnym wykresie. Right? We showed you on the 12 hour because albo interwale czasowe. It was easier to see. You could clearly see on the 12 hour this bull flag was textbook. Bo ta bycza flaga była po prostu książkowa na tej 12-godzinnej na tym 12-godzinnym interwale czasowym. And it was easier from a learning standpoint. Have we broken out on the 12 hour? Yes. Have we confirmed? Yes. Czy na 12-godzinnym wyszliśmy górą? Tak. Czy potwierdziliśmy? Też tak. So that means on the 4 hour we've broken out and confirmed. On the 6 hour we've broken out and confirmed. On the 12 hour we've broken out and confirmed. Na 4-godzinnych, 6-godzinnych, 12-godzinnych wyszliśmy i potwierdziliśmy. Have we done that on the daily? Ale czy zrobiliśmy to na dziennych? To the daily chart, you can see what a confirmation is in a nutshell is when you break out, okay? The breakout candle can be wherever, as long as it's breaking through the resistance. The key is the next candle needs to confirm that this level, this line here, which used to be our resistance, is now our support. I tutaj powinniśmy mieć potwierdzenie na 24 godziny, czyli na jednodniowe. Jeszcze go nie mamy w tym momencie, bo powinniśmy mieć na tej linii wcześniej oporu, teraz linii wsparcia po wyjściu z tej pozycji. If we've done that process, then it's time for a confirmation which alerts traders to make the trade. Have we done that on the daily? Well, you can see that we printed this candle yesterday. Czy zrobiliśmy to na dziennej? Wydrukowaliśmy tą świecę wczoraj. As our breakout candle. Our candle today is showing a lot of respect. Meaning, dzisiejsza świeca pokazuje bardzo dużo respektu. That this level, which used to be our resistance, is now our support. But again, we haven't confirmed yet. In 6 hours from now, we will close this candle. Ale nadal nie mamy potwierdzenia. Na drugim dniu, bo dopiero za 6 godzin zamkniemy tą świecę. No teraz już jest oczywiście mniej. So it boils down to risk, right? It boils down to risk. If you trade on the 4-hour chart, you're simply going to have more false signals. Meaning, does every bull flag break to the upside? No. I wtedy, jeżeli patrzysz na mniejszych interwałach czasowych, wtedy będziesz miał też mniej dokładny wykres, czy mieliśmy tutaj, tak jak w tym wypadku. Plain and simple, there's one certainty in trading, and that's there are no certainties. Jest jedna pewna rzecz w tradowaniu, że nie ma pewnych rzeczy. If somebody is promising you a certainty in trading, you should run the other way. Jeżeli ktoś ci obiecuje, że jest pewność w tradzie, powinieneś biegnąć w przeciwnym kierunku. Simply put, there's no certainty in trading. There's probabilities when you're trading on a 4-hour chart. Is there a probability that we could break to the upside? Yes. Is there a higher probability on the 6-hour chart?
i powinien się zapytać, czy jest duża szansa na 4 godzinnych, że wyjdziemy z tego wykresu górą? Tak, jest. Czy jest większa szansa, że na 6 godzinnym wyjdziemy górą? Once we get confirmation that there'll be less false signals, yes. Też jest. The higher the time frame, the less false signals. Im wyższa strefa czasowa, czyli zamiast 6-godzinnej czy 12-godzinnej mamy dniową, to wtedy ta dniowa ma więcej poszanowania, tak, dla naszego wykresu. These lower time frames, 4-hour, 1-hour, 2-hour, these have a lot more false signals. So there's less certainty, more uncertainty. Simply put, if you want less false signals, trade on the higher time frames. Po prostu, jeżeli chcesz mniej fałszywych sygnałów, musisz tradeować na wyższych tutaj strefach czasowych. Na przykład na jednodniowym, jednotygodniowym, jednomiesięcznym jest zawsze lepiej jak na godzinnych. Plain and simple. We showed you the 12 hour because it was a cleaner look for education. Some people trade on the 4 hour, 6 hour, 12 hour. Pokazaliśmy ci 12-godzinną, bo to świetnie wyglądało oczywiście na książkowej wersji tej flagi. Niektórzy grają na 4-godzinnych, na 8, na 12-godzinnych i innych skalach czasowych. There. Now to Elon Musk. And we'll get back to the trade setup. But to Elon Musk, did he interfere with the Bitcoin price? I teraz pytanie, czy Elon Musk właśnie w tym wypadku, no, można powiedzieć, przeszkadza nam w tym wykresie? Yes. Tak. Yes. Plain and simple, Elon Musk can move markets. Po prostu Elon Musk może ruszyć marketem. To jest tak, jak mówiłem. To, co pokazuje CryptoCrew, to pokaże nam to, co się dzieje na wykresie, tak? Nigdy nie pokaże nam, co Elon Musk będzie robił w toalecie za godzinę, czy na przykład nie wpadnie na pomysł, że na Twitterze podczas ciekawej imprezy doda na przykład, nie wiem, usłyszałem, że w SEC biorą się za Bitcoin. Czy Bitcoin spadnie? Tak, może wtedy spaść. To samo jest z dodrukiem Tethera, czy po prostu z sytuacją, która się dzieje w Nowym Jorku. Tego też nie bierze pod uwagę. Zawsze, przynajmniej w większości przypadków, było tak, jeżeli Tether dodrukowywał na wyższych skalach czasowych, czasami z dwudniowym opóźnieniem, czasami z tygodniowym opóźnieniem, ale zawsze Bitcoin szedł w górę. Jeżeli Tether był niedodrukowywany przez dłuższy okres, mieliśmy albo konsolidację dłuższą, albo delikatny spadek, albo poważny spadek. Tak samo można było tutaj dopowiedzieć. Więc co przedstawia nam CryptoCrew? To na pewno nie jaki humorek będzie miał Elon Musk i co doda na Twitterze, bo jak widzimy ostatnio, umie poruszyć każdy market. He's got a big following, 44 million. That's about 44 million more than we have. He's got a big... Więc ma 44,4 miliony ludzi, więcej niż Polska, tak? Mieszkańców Polski jeszcze kiedyś się uczyłem. Podstawówka. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale 40 milionów chyba pamiętam, 44 nie. Chociaż nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, pamiętam, że miałem 40. Teraz jest chyba dużo, dużo mniej. Nie wiem, czy... Dajcie znać w komentarzach. Nie będę patrzył na Wikipedię. Zawsze was się doradzę, ile mamy i czy mieliśmy 44 miliony w przeszłości, kiedykolwiek. Bo ta liczba mi gdzieś tutaj została. Ale może było 40 milionów albo 39, nie pamiętam. To było 30 lat temu albo i więcej, może trochę mniej. Więc tutaj mamy CryptoCrew, który mówi nam o Elonie Musku, który ma taką ekipę u siebie na Twitterze. Wątpię, żeby to były boty w jego przypadku, jak u Justina Sana, no ale nigdy nie wiadomo. Big following, right? He has the ability to move markets and his opinion matters. He has the ability to change people's perception. So did this ruin our bull flag? No, absolutely not. Ale czy to zniszczyło naszą byczą flagę? Absolutnie nie. Absolutely not. When we fell down to $30,000, we made a video and everyone is freaking out. Oh my God, is the bull flag null and void? And we simply said, no, it's not. Kiedy spadliśmy do 30 tysięcy i każdy wołał, czy nasza bycza flaga jest zachwiana? Nie, absolutnie mówiliśmy, że nie. Nawet jakbyśmy doszli do 25, 26, też byłoby tu ok. 24, 25 bardziej, on tutaj podpowiada. Then technically, from a textbook standpoint, it would be null and void. It's not null and void.
Elon Musk didn't ruin it, it's still intact, and it basically boils down to your risk tolerance. I teraz on po prostu tego nie zrujnował, wszystko zależy od twojego ryzyka, tolerancji na ryzyko. Again, if you want less false signals and more certainty, you would trade on the daily chart and wait for the 5 hours and 59 minutes. But again, we're showing a lot of respect here, and what you could do is you could put your trade in at say $34,000, and you could put your stop at a very tight stop loss if we move back into this bull flag. I jak można to zagrać, jeżeli twoja tolerancja jest taka, to po prostu na 34 tysiącach dolarów po potwierdzeniu wejście w pozycję na bardzo ciasnym stop lossie, zaraz tutaj po powróceniu do tej formacji, żeby on był. Okay? You would have a very tight stop, you would be risking very little. Wtedy będziesz ryzykował bardzo mało. For a very large return. Za to, że możemy mieć bardzo duży wzrost. Risk to reward ratio would be just absurd, right? Let's say for simple terms you put $1,000 in. Powiedzmy, że dajemy tysiaka na przykład na tej pozycji. You put $1,000 in at 34,000, you put your stop loss at 32,5, right? You're risking about 1,500 and czyli ryzykujesz $1,500 ceny oczywiście Bitcoina, niżej dajesz te widełki. Your take profit, maybe you put your take profit, let's call it at 50,000, right? A bierzesz swój profit na powiedzmy 50,000. Your take profit, it's absurd, right? You would be gaining $16,000, right? Wtedy byś nie zarobił $16,000 przy tysiaku zainwestowanym, ale takie wzrosty Bitcoina przy spadku Bitcoina o 1500 na stop lossie. And with a potential to lose 1.5 thousand. So it's absurd, right? You can base it on your risk tolerance. Again, this is not financial advice. I'm not your financial advisor. I pamiętaj, że ja nie jestem finansowym analitykiem z licencją, który ci podpowie, co masz robić. To jest tylko to, co ja bym zrobił. I'm simply here to give you perspective. I'll give you one more perspective that will really hit home. All right? $34,000 Bitcoin. In 6 months from now, that will seem laughable. It will. I inną tutaj ci podpowiem jeszcze rzecz. Jeżeli chodzi o 34 tysiące dolarów za Bitcoina, za 6 miesięcy to będzie śmieszna cena. Seem absurd that you didn't take that trade 6 months from now. But again, a lot of people in crypto are here to make quick money, fast money, and that. I wtedy to nie byłoby szalone, że wszedłeś w Bitcoina przy 34 tysiącach. Wiadomo, bardzo dużo osób w kryptowalutach chcą zarobić szybko, tak? Emotion of that process deters you from success. Ale emocje uczestniczące w tym procesie determinują sukces na samym końcu. Think about this. Money always moves from impatient hands to patient hands. I pieniądze zawsze trafiają z ludzi, którzy mają troszeczkę więcej cierpliwości od tych niecierpliwych. Think about that. Always in markets. Impatient hands to patient hands. That's how money moves. Emotion is a money killer. Emocje to są killerem pieniędzy. Plain and simple, right? So, yes, this is a bull flag. Yes, we've broken out. We've yet to get confirmation on the daily, but we've gotten confirmation on the 12, 6, 4 hours. I tak, nadal jest ta pozycja tutaj w grze. Mamy potwierdzenie, można powiedzieć, na tych niższych strefach czasowych, godzinna, 6-godzinna, 12-godzinna, ale nie mieliśmy jeszcze na dniowej. Jeżeli będzie to potwierdzenie na dziennej, kolejnej, so on and so forth. It comes down to risk, you can play it safe. I wtedy masz swój stosunek ryzyka do wygranej i możesz zagrać, wejść w taką pozycję, jeżeli jesteś na to przygotowany, a nie słuchaj mnie, rób to, co ty uważasz za najlepsze dla ciebie. As we pointed out here, this is not financial advice, but this is a textbook bull flag. And can we say this? Can we say, hey, this is a textbook bull flag. Once we've broken out in confirmation, is it 100% certain that we're going to go to 55? Absolutely not. I czy to jest tekstowa wersja tej pozycji? Tak. Czy jesteśmy pewni, że dojdziemy do 55 tysięcy dolarów? Absolutnie nie. There are no certainties in trading. Nie mamy pewności w tradowaniu. There's one certainty, and that there are no certainties.
I tylko jedna pewność, że nie ma w tym rynku pewności. Okay, so there's probabilities. Now, is it less of a risk once we've broken out and confirmed that we can crash down? Yes. Czy jest mniejsze ryzyko w momencie, kiedy wejdziemy po potwierdzeniu kolejnym tej świecy nadniowej albo dziennej bardziej, bo ktoś mi tutaj przyjdzie, że nie ma takiej świecy dniowej, tylko są dzienne, więc tak naprawdę tak, jest większa szansa na powodzenie tej akcji. But it happens all the time. That's why in trading there are no certainties. You have to pay the probability and statistics. You have to look at your risk. You have to look at your reward. You have to make sound decisions. But again, we are respecting this level. That... Ale dalej respektujemy ten poziom. Dobra, tam już widzę, że już są reklamy na sam koniec. Nie potrzebujemy już tego u nas. Dziękujemy. Oczywiście dałem łapę w górę, dałem. Wy zawsze musicie wejść, dać łapę w górę CryptoCrew na jego oryginale. Za szacun, że daje takie po prostu tematy. Ja wam życzę wspaniałego weekendu. Jeszcze raz, no i zostańcie, albo pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.